Jak pan ocenia naszą halę? Nie, no bardzo fajny obiekt. Mam nadzieję, że nie tylko siatkówka będzie gościła na tym obiekcie, ale również inne dyscypliny sportu, ponieważ na pewno to miasto zasłużyło sobie na obiekt z prawdziwego zdarzenia. Jak potraktowaliście dzisiejszy mecz? Jako sparring czy bardziej jako zabawę? Nie, oczywiście jako sparring. My jesteśmy na etapie budowania tej formy startowej. Kadrowicze dołączyli do nas 2 dni temu. Także potrzebujemy jak najwięcej treningu 6-6. Potrzebujemy jak najwięcej właśnie takiej gry, żeby oswajać się ze sobą na boisku, żeby szukać tego swojego stylu gry. Przede wszystkim, żeby się zgrać. Mamy na to w sumie 10 dni zostało do pierwszego spotkania, także czasu jest bardzo mało, więc tutaj już mogliśmy zacząć trenować pewne zagrania, pewne schematy. Natomiast do takiej pełnej, 100% formy jeszcze na pewno bardzo daleko. Ale spokojnie, jesteśmy w miarę dobrze przygotowani fizycznie. Teraz tylko po prostu trzeba razem trenować i jak najwięcej grać. Jak pan ocenia występ swoich kolegów? No, wygraliśmy pierwsze spotkanie w tym sezonie, także na pewno pozytywnie. Na pewno nie było to spotkanie porywające, nie ustrzegliśmy się błędów, ale jak na początek ligi, to myślę, że nie wyglądało to źle. Mecz z Olsztynem, proszę powiedzieć, jak się do niego przygotowujecie, jak oceniacie swoje szanse? Dużo osób mówi, że no, jesteście potencjalnym kandydatem do tytułu. Dziękuję, natomiast to, że jesteśmy potencjalnym kandydatem, to tylko na kartce papieru, natomiast boisko zweryfikuje, kto jest właśnie kandydatem i kto zdobędzie te medale. Natomiast do tego jeszcze bardzo daleko. Najbliższe spotkanie z Olsztynem, na razie nie przygotowujemy się szczegółowo do tego spotkania, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, musimy po prostu potrenować trochę ze sobą, musimy znaleźć swój styl gry i zgrać się. Także na najbliższe dni cel jest jeden, trenować jak najwięcej 6-6, turniej w Oleśnicy, także jak najwięcej gry, aby tego ogrania było jak najwięcej. Panie Pawle, dziś proszę kilka słów o dzisiejszym meczu. Myślę, że jak na ten etap przygotowań, po jednym wspólnym treningu czy dwóch, zagraliśmy dość przyzwoicie. Oczywiście kilka rzeczy nie funkcjonowało to jak należy, ale myślę, że się docieramy i powoli będziemy na ligę gotowi. Jak wygląda regeneracja sił po mistrzostwach? Mieliśmy kilka dni urlopu, ale już od poniedziałku jesteśmy wszyscy razem i chętni i pełni werwy do gry w nadchodzącym sezonie. Niedługo rozgrywki ligowe, pierwszy mecz z AZS-em Olsztyn. No te zespoły, kilka zespołów wzmocniło swoje składy. Proszę mi powiedzieć, to będzie trudny mecz? Myślę, że każdy mecz w PLS-ie będzie trudny, tym bardziej, że jesteśmy nową drużyną, wielu zawodników nowych w drużynie, także na każdego wychodzimy na 100% możliwości i miejmy nadzieję, że będzie to zwycięski mecz. Ogólnie pozytywnie wynik, drugorzędna rzecz, bardzo dobrze się zaprezentowali chłopcy. Wiem, że ciężko ci, co nie byli na kadrze w reprezentacji, ciężko pracowali. Naprawdę szacunek też dla nich, bo pracować w sześciu przez 2 miesiące to naprawdę jest ciężko. Ja bym w pewnym momencie nie wiedział, co robić z chłopakami. Kadrowicze mieli czas, żeby troszeczkę odpocząć? No powiem, że no, tydzień czasu mieli, no tylko nie będę się wdawał w polemikę, bo tylu znawców siatkówki jest w Polsce, że zaraz powiedzą, a po co im ten odpoczynek, bo powiedzą, taki wynik zrobili, jaki zrobili, i po co im ten odpoczynek. Ten odpoczynek jest im konieczny i zasłużony odpoczynek. Nie patrzymy pod kątem wyniku, tylko patrzymy pod kątem pracy, którą wykonali przez 5 miesięcy. Praktycznie ci, co byli na kadrze, nie mieli w ogóle odpoczynku, bo skończyła się liga w poprzedni sezon i pojechali zaraz na kadrę. Naprawdę, uwierzcie mi, bo tam byłem, ciężko pracowali, a że nie wyszło, taki jest sport. Pierwszy mecz inaugurujący ligę będzie z AZS-em Olsztyn. Proszę powiedzieć, to jest mocny zespół? Ja sądzę, że liga w tym roku będzie naprawdę o wiele mocniejsza niż była w tamtym roku, bo są zespoły, które się wzmocniły. Jednym z tych zespołów jesteśmy też my, ale są też zespoły, które w tamtym roku okupowały dolną część tabeli, a w tym roku są to zespoły, które naprawdę dobre transfery zrobiły, wzmocniły się. Są to właśnie, tak jak pan wymienił,
pierwszy nasz przeciwnik Olsztyn, Wieluń, Warszawa, nie wspominam już o Bydgoszczy, nie wiem, kogoś mogłem pominąć jeszcze, ale naprawdę ten poziom według mnie się podniesie. Zobaczymy, na ile nam pozwoli utrzymywać poziom tej ligi, ile pozwoli nam utrzymywać formę, ten system, który mamy, zabójczy system.